Nienawiść na Microsoft, miłość do Microsoftu. Którą opcję wybrać? Dwa batony. Naciskamy obak naraz, bo jesteśmy programistami. A w dzisiejszym odcinku Web Authentication, trendy w testach na 2022. Zaczynamy! Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek i widzicie tylko koniec mojej twarzy, bo za wysoko ustawiłem kamerę. O, teraz jest lepiej. Widzicie już mnie lepiej. I dzisiaj jest 8 lipca na 2022. Czekaj, 8 lipca na 2022. Data jest poprawna, ale chyba nie tak się mówi. Więc wesoło. Ogólnie, jak po czym może rozpoznać, że odcinek jest nagrywany ponownie? Najczęściej po tym, że wiem, która jest data. Po prostu już musiałem sprawdzić wcześniej. W tym wypadku akurat wiedziałem wyjątkowo, jaka jest data wcześniej. Teraz gadam pierdoły, bo po prostu się zapętliłem. Więc przechodzimy do naszego pierwszego materiału. Naszym pierwszym materiałem jest artykuł poświęcony Web Authentication. Jest to ze strony WebAuth Guide. Podejrzewam, że jest to powiązane trochę z jakimś narzędziem, ale jest to bardzo dobrze opisane, jak wygląda proces autentykacji webowej. I moim zdaniem jest to taki dobry punkt wejścia, jeśli chcemy trochę zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Jest to bardzo dobrze opisany artykuł, który pokazuje, na czym polega public key, dlaczego on może być publiczny, bo jest po prostu tak naprawdę bez części tej prywatnej nie za bardzo użyteczny. I jest to przejście przez cały proces, jak to wygląda, z rozrysowaniem takim bardzo ładnie zwizualizowanym, jak taki proces działa. Dalej mamy jakieś fragmenty kodu, które nam pozwolą się z tego opisać, jak z tego wszystkiego skorzystać, więc dla mnie to wyglądało ciekawie, bardzo fajny pomysł, ale przyznam się szczerze, że to za dużo, to więcej nie można powiedzieć. Więc nie będę tracił czasu i przejdę do drugiego artykułu. Naszym drugim artykułem jest... Też nie pamiętam, kto mi podesłał ten artykuł. Jestem prawie pewien, że Michał Buczko, ale mogę się mylić, więc wybaczcie, jeśli się pomyliłem. 5 trendów w testowaniu oprogramowania na 2022. Jeśli wymieniliście wśród tych trendów te trendy, które były ostatnimi laty, to się nie pomyliliście, bo autor wymienił dokładnie te same. I no, dużo odkrywczych rzeczy tutaj nie ma. Po pierwsze, zaczynamy od tego, że po prostu testowanie eksploracyjne, które chyba jest trendem w testowaniu ostatnie 10 lat, jak nie więcej. To, że automatyzacja dzieje się w sprincie, testing Center of Excellence, AI i Machine Learning i automatyczne wizualne testy. Wszystkie te rzeczy bym powiedział, że można spokojnie traktować jako... O, Luis właśnie przyszedł pod nogami. Można traktować jako trendy w testowaniu, które się dzieją od dłuższego czasu, więc... Trochę to nie brzmi wesoło z mojej perspektywy testowania, bo nasze trendy są strasznie stabilne. O testach eksploracyjnych za bardzo nie chcę się wypowiadać, bo już nieraz gadaliśmy. W dużym uproszczeniu, jeśli zaczynacie dopiero przygodę z naszym kanałem, testowanie eksploracyjne to jest takie testowanie oparte na uczeniu się w trakcie testowania, że polegamy na naszej wiedzy, na wiedzy innych i poznajemy naszą aplikację, jak ją testujemy i wraz z tym poznawaniem budujemy nowe pomysły, jakie rzeczy sprawdzić, jak ją przetestować. Jako, że to jest artykuł ze strony XREA, to wiadomo, musi być reklama XREA. Kolejną kwestią jest coś, co ja uważam, że to w większości wypadków jest domeną, jak powinno się automatyzować, czyli, że automatyzacja dzieje się w ramach pracy zespołu. Nie jest odkładana gdzieś na koniec do osobnego zespołu, tylko po prostu my automatyzujemy. Od czasu do czasu warto jednak wyciągnąć trochę tej automatyzacji na zewnątrz, bo na przykład jak mamy zaległości, to ja bym pomyślał, że warto pomyśleć o ściągnięciu zewnętrznych ludzi do testowania. Kolejnym krokiem jest kolejną rzeczą, którym jest trendem, jest testing Center of Excellence. Ja bym tutaj był ostrożny, bo się trochę boję, że takie Centra of Excellence, i to miałem okazję zobaczyć, przeradzają się po prostu w osobny dział QA. A jak już gadaliśmy kiedyś w poprzednim odcinku, gdzie będzie link? Będzie link w tą stronę. Że myślę w tą stronę? Chyba w tą stronę. A może w tą? Chyba w tą stronę będzie link. Tak, w tamtą stronę będzie link. To takie Center of Excellence może łatwo się przerobić po prostu w osobny dział testerski, który tak naprawdę jest bezużyteczny i nas spowalnia. W idealnym świecie takie Center of Excellence odpowiada bardziej za tworzenie norm, pomoc w stworzeniu strategii testowej i pomoc w prowadzeniu po prostu rozwoju tego testowania w organizacji. Coś a la gildie i tak dalej, ale no jest to coś, co może się trochę przekształcić. Na temat AI już słyszeliście dużo nie rozmawialiśmy. Ostatnio mieliśmy parę fajnych artykułów na ten temat. Ja, jak już powtarzałem, jestem trochę rozczarowany, w jakim miejscu obecnie znajduje się AI i jego zastosowanie w różnych naszych dziedzinach. Fajnie to też podsumował właśnie Michał Buczko pod jednym odcinkiem, że go boli, że firmy biorą się za najbardziej skomplikowane procesy i je próbują zautomatyzować z wykorzystaniem AI, a nie skorzystać z tych, gdzie wiemy, jak to zrobić i faktycznie jest tego wartość, jakieś proste rzeczy. I mam wrażenie, że podobnie wygląda tutaj ta rzecz, że AI i tak dalej, no jest trochę nadużywane. Chociaż fakt, że na przykład ma wpływ na narzędzia typu Record and Play i dużo w nich pomaga, to jest fajna sprawa. Na zakończenie Visual Testing. Ja pamiętam czasy Gailena, jak się pewne rzeczy wytworzyło w takim ich języku składniowym. Teraz mamy już praktycznie bardzo mocno zautomatyzowane narzędzia i każdy dojrzały projekt, moim zdaniem, powinien mieć jakieś, przynajmniej część rzeczy wytestowanych wizualnie, bo to się bardzo przydaje. Podsumowując, mieliśmy dzisiaj dwa artykuły, zapoznaliśmy się wpierw, jak działa autentykacja na webie, a później popatrzyliśmy na trendy, które są nowe, a wcale nie są nowe w testowaniu. No i to wszystko na dzisiaj. Jutro jest piątek. Nie, jutro jest sobota, więc widzimy się w poniedziałek. Jak to mówią, środa zginie, tydzień minie. Czasami nagrywanie z takim dzień wcześniej robi problemy dla mnie. Muszę chyba zrobić sobie kalendarz jakiś wiszący przede mną, albo taki wielki napis. Jutro jest ten i ten. No, to wszystko. Gadam już pierdoły. Do usłyszenia.